to znowu ja psuję, a Tomek jeżdżę. Bleku mnie namówił na dwa koła. Takie oto tu. Górkę prawie mi się udało zrobić. Ale powiem wam, kurde, jak dla człowieka takiego jak ja, który nie jeździ motocyklem, cholera jasna, za żadne skarby nie mogę tego luzu znaleźć. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jest bardzo ciężko, wam powiem, luz, przynajmniej tak jak dla mnie, jest bardzo ciężko luz znaleźć. Ale jak już, bo tak biegi spoko, ale luz strasznie ciężko znaleźć. Zaraz jedziemy sobie dalej. Odpalanie odpala od pierwszego kopa, albo pierwszego zaciągu linki, to zależy. Zaraz zobaczycie. Tu mi tu hałasują. Mogliby pojechać. Nie chcą, dobra, jadą. Teraz my, Kuba niech jedzie. Jedź! Ja już skakuję na niebieskiego rumaka. Ale hamulce to ma! Od razu zdech mi skubany. Ojej! Tego się nie spodziewałem. O, i tak jak mówię, o. No nie mogę. Jest niby jeden zapięte. I... I co? I za przeproszeniem powiem, nie mogę. O, udało się. Ale tak jak mówię, to jest jedyny mankament jak dla mnie na tę chwilę. Nie mogę luzu znaleźć. Tu jakiś plastik się przykrzywił, ale to nie wada. Z tym można jeździć. Niby słabe, ale wcale aż takie słabe to nie. Pierdzi ładnie. Pierdas taki naprawdę. Żeby nie przeklinać, spoko wy. Pip. Taka popierdółeczka. Przyjemny. Co tu dużo chcieć. Ale mówię, hamulka. O, widzieliście? Widzieliście, o. Czuć od razu, jak delikatnie mu. Może wina butów, jak mu wcisnął w kam hamulec, od razu już wstaje, gaśnie i... Hamulec z tyłu petarda jest. Mała daje dużo zabawy. I przyjemności, tak se, tak jak ja, kurde, wtedy miałem przygodę z tym Kajo, to się skończyła przygoda właśnie tu na Godziębie.
to fignąłem przez kierownicę, co mi blokowało przedni hamulec, powiedziałem, że już na dwa koła nie wsiądę. Tak takim małym pierdaskiem to ja mogę śmigać. Nie ma tu tamto. Dobra, teraz dwa zapięte. Próbę jeszcze raz tej góry, może mi się tym razem uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kuba atakuje. Bez problemu. No to teraz moja kolej. Dwóch wjechało. A nie, oni teraz wjeżdżają, to ja nie będę wjeżdżał. Będę wjeżdżał. Ryzyk, fizyk. Udało się, ale kajeta. Ale się udało. Super, wow. Udało się. Jadę jeszcze raz. Spodobało mi się już teraz. Bleku nie chcę jeść, chcę pulot. Daję go jeszcze raz. A co tam? Hej, akurat tam. Hej ho! Hej ho! Pod górę się szło, a ja pojadę. Mówię wam. Myślałem, że to nie da rady, a jednak dało radę. Skubaństwo małe. Pfyk. Niebieski pfyk. Jadę za nimi od razu tam. Jeszcze nie myślą, że nie wjadę. Gazuję. Ja te! Paśka tera, jadę. Teraz było gorzej, ale za chwilę będzie lepiej. Jeszcze raz, teraz był mi małe niedociągnięcie, bo mi tam porozjeżdżali dziad, ale jadę jeszcze raz. Śmigam. Daj, a co? Raz się udało, to może, jak to mówią, głupi miał szczęście. I teraz, no jest jeden. Ojej. Nie no, ja muszę podjechać. Raz mi się udało, jeszcze raz ją muszę podjechać.
będę chory. Jeszcze raz. Do 10 razy próba. Beznadziejnie. Ebo mi tu wyjeździli. Rozjeździli to. Nie jeżdż, nie bawię się z nimi. Inną górkę sobie idę poszukać. Jadę tu. Mam nadzieję, że w leku dużo paliwa nalał. Bo ja będę tym jeździł. Pyrkał. Kurde. Raz mi się czysto udało, a później już nie chcę leć. Niedobrze. Jak to mówią, póki zawsze masz szczęście i mi się udało. Ale jeszcze spróbuję. Żeby nie było. Jadę sobie toro, jadę tu. Kurde, jakbym wjechał do góry, to bym sobie lasem pojeździł. Nie, no muszę. Robić pałaco, to będzie fajnie się tym jeździło tam po tych zakrętasach. Zaraz wskakuję i tu go odjadą te zwane kusy. Nie robię atak.